bloggare för Marifrons kanal till bloggaren i Stockholm. Välkomna! Oraz zapraszam wszystkich widzów Marka Rolnika YouTube. Dobrze, pięknie. Ale gdzie? Do bloggerem w Sztokholmie. Pięknie. Ja välkomnar alla tittare för Marek Rolniks YouTube-kanal till bloggerem i Stockholm. Zapraszam wszystkich widzów Marka Rolnika, kanał YouTube'owy do Sztokholmu, do bloggerem. Witajcie, jesteśmy w restauracji, jak się nazywa? Bladoren. Niebieskie drzwi. Bardzo ładnie, tak się tłumaczy to. No i pierwsze danie takie zamówione oczywiście i w ogóle, no, jakie może być w Szwecji? No. Surströmming. Cztery rodzaje. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. I powiem wam szczerze, jestem absolutnie zaskoczony. Pachnie fantastycznie. Nie ma takich atrakcji różnych dziwnych. O, dzięki. Naprawdę pięknie pachnie. Zapach bym porównał do naszych moskalików. Pięknie, świeżo pachnie. Kiszone śledzie. To jest coś niemożliwe. Znacie wszystkie filmy z YouTube'a. Jak to się kończy, na pewno będziemy jedli to ze smakiem. Fenomen. Czekamy na następne danie. Ja i tak jestem osobą publiczną. No, moi drodzy, zabieramy się za jedzenie. Próbujemy to troszeczkę. Jestem strasznie ciekawy tego. Widzicie? Uwaga. Bardzo dobre. Smaku nasze moskaliki. Jakby z majonezem. No, dosyć dziwne połączenie. Specyficzne, muszę powiedzieć, ale bardzo dobre. Bierzemy drugi rodzaj. Widzicie, o, tak wygląda. Te są lekko słodkie. Octu prawie nie czuję. Tutaj. Także białe są lepsze, że tak powiem, białe te. Teraz spróbujemy tego. Natalia, przekroisz mi to proszę na pół? Spróbujemy tego. Tak wygląda. Również słodki. Dobry. To jest słodki też. Posmak taki minimalnie sałatki takiej ziemniaczanej. I ostatni, czwarty. Tak wygląda, ten taki ciemny. Mam wrażenie, jakby był z cynamonem. Bardzo dziwny smak. Ocet, cynamon, cebula. Bardzo dobry, ale ze wszystkich biały najlepszy. Taki typowy moskalik. Dobra. To z pietruszką. Tak, biały zdecydowanie najlepszy. No i widzicie? Nie taki diabeł straszny, jak go malują. A to są ziemniaki. Wyglądały jak jajka na początku. Jak ziemniaki. Normalne ziemniaki, nasze. Bardzo dobre. Jestem zaskoczony. Tak? Oni byli przerażeni. No bo to trochę inaczej niż te nasze polskie. Ja w ogóle nigdy śledzia nie jadłem. A, no to niesamowite. Naprawdę. Ale znamy filmy z YouTube'a, jak wyglądają surströmming. No, to te, tego to... Ale powiem szczerze, rewelacja. A próbowaliście Państwo surströmming kiedyś? Ja? Nigdy, ja pierwszy raz. Ja też. No ale ten śmierdzący taki. Nie, a jeszcze jakiś inny? Surströmming to jest właśnie taki, to jest taka jakby spuchła puszka. Tak.
W sensie jak ją otwiera, to na dworze, bo nie, no, i tylko, że tak naprawdę dużo osób po prostu próbuje to tylko tak prosto z puszki, to okropne jest tak naprawdę, ale jak się na to właśnie weźmie wazę, na to ziemniaczki się położy gotowane, taki waseczek, na to właśnie sól z remi, na to jeszcze śmietankę, jeszcze ten szczypiorek, no to ma już całkiem inny smak ta kombinacja. Czyli to trzeba przygotować. No to trzeba przygotować trochę czasu, ale śmierdzi niesamowicie. Ale tu w restauracji mamy coś takiego? Nie. To byśmy nawet nie mogli podać. Znaczy to w zasadzie jest już bliskie, nie? No to nie do końca, bo to nie jest tak naprawdę stare. No to. Bo sól z ramień to jest tak naprawdę przeterminowana ryba w puszce, no, że aż puchnie ta puszka. No tak. No. I dlatego jak ja chodziłam tutaj do szkoły, to mieliśmy takie coś, żeby opuszczyć lekcje. To się brało, tak szło do sklepu, kupowało się z tym strumień, to wentylacji się tak otwierało i wkładało tą puszkę. Cała szkoła musiała po prostu być... Ale sprytnie. Kurczę, że ja nie miałam takich metod. Udało mi się. No to się wszystko wyjaśniło. Czyli to nie było typowe sól strumień, tylko śledzie. I dlatego byłem absolutnie zaskoczony, mimo to bardzo dobre. Ja nigdy śledzie nie jadłem, bałem się i dobre. Bo to... No, na zakończenie dzisiejszego dnia tutaj jakiś tam dworzec. Kto wie, niech pisze. Kto nie wie, niech szuka. Mi to w sumie już jest obojętnie. Także bardzo fajnie. Świetna wycieczka, świetna restauracja, widzieliście obsługa w języku polskim. Także zapraszam serdecznie, naprawdę warto. To jest jedna z lepszych restauracji pod względem i wystroju, i obsługi, w jakich kiedykolwiek w życiu byłem, a wierzcie mi, byłem. Więc naprawdę, naprawdę warto. Zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć.